Na Euroligę jeszcze chyba za wcześnie, choć gdyby trafił się sponsor z kwotą 1 000 000 zł, pewnie byłoby to realne. Na razie klub bardziej celuje w Eurocup, drugie co do ważności rozgrywki w żeńskim klubowym europejskim baskecie. Celem minimum będzie wyjście z grupy w Eurocupie. Dalej wiadomo, że to są, już mierzymy się z drużynami, których budżety są jeszcze na dzisiaj dla Polski nieosiągalne. Także nie jest to najłatwiejsze zadanie. Także podstawa to jest zbudować budżet i to, czym się cały czas zajmujemy, czyli to szukanie sponsorów i partnerów, musi w końcu przynieść też i takie skutki namacalne. Wrocław to wciąż miasto koszykówki. Świadczył o tym choćby tłok przed kasami na najważniejsze mecze Ślązy w sezonie. Przed laty Śląsk, Gwardia, Aspro, Euroliga, inne europejskie puchary, mecze kadry. Teraz kolejne sukcesy. W seniorach Złoto Ślązy i awans z drugiej ligi Panów Śląska. Plus świetne wyniki naszych młodzieżowych drużyn. Wrocław zawsze był koszykarski, jest koszykarski i mam nadzieję, że będzie koszykarski. Mnie zachwycały, choć wiem, że kibiców może nie do końca, ale te kolejki po bilety na mecze finałowe czy już półfinałowe, to pokazuje, że popyt na naszą drużynę jest, że ludzie chcą oglądać nasze koszykarki, a my musimy to po prostu wykorzystać. Na parkiecie wrocławianki w poprzednim sezonie zrobiły swoje, teraz zbliżają się finały i najważniejszy czas w zaciszu gabinetów zarządu Ślęzy. By można było mówić o kolejnym roku sukcesów, trzeba mieć odpowiedni budżet. Tym rządzi się oczywiście sport zawodowy. Od praktycznie zakończenia sezonu staramy się ten złoty medal przekuć w złote umowy sponsorskie. Nie jest to oczywiście łatwe, ale nie poprzestajemy tak naprawdę w staraniach. Ciągle prowadzimy rozmowy, szukamy sponsorów, partnerów i tych mniejszych, i tych większych. Także cały czas pracujemy nad tym, żeby budżet klubu był zamknięty, no i żebyśmy spokojnie mogli w przyszłym sezonie wystartować. Klub skupia się nie tylko na sponsorach, bo przecież już musi podpisywać kontrakty z zawodniczkami. Te prace trwają niezależnie od siebie, zdradza szefowa wrocławskiej Ślązy. Prawda jest taka, że no, trzeba działać dwutorowo. Po pierwsze szukać sponsorów, a po drugie rozmawiać z zawodniczkami, ponieważ no, czas biegnie nieubłaganie i zawodniczki też podpisują umowy, znajdują sobie pracodawców. Także wszystko powoli przygotowujemy, ale tak jak już to zostało powiedziane, no, te 2 tygodnie trzeba jeszcze nam dać na ciężką pracę. Ślęza swoje mecze w dalszym ciągu będzie rozgrywać w hali Akademii Wychowania Fizycznego na Stadionie Olimpijskim. Obiekt w najbliższym czasie ma przejść spory remont. Jesteśmy po rozmowach z miastem, jesteśmy po rozmowach z Akademią Wychowania Fizycznego. Myślę, że hala po tej modernizacji, którą planujemy i którą mam nadzieję, że dojdzie do skutku, naprawdę będzie zachwycać kibiców. Także no, chcemy zostać na AWF-ie, tutaj się dobrze czujemy, tutaj trenujemy. Też żeby to wszystko profesjonalnie wyglądało, musimy mieć dostęp do hali treningowej 24 godziny na dobę tak naprawdę. Mamy całe zaplecze odnowy biologicznej, także dobrze nam będzie tutaj na AWF-ie. No i mam nadzieję, że faktycznie ta modernizacja, o której mówimy, trybun, dojdzie do skutku w niedługim czasie. Na teraz wiadomo, że drużynę dalej poprowadzi Arkadiusz Rusin. Ważne kontrakty mają koszykarki Szarni Zol i Zuza Sklepowicz. Kolejne nazwiska zawodnicze, które będą występować w nowym sezonie w Ślęzie, zostaną ogłoszone wkrótce. Wszystko rozpocznie się w samo południe. Na 12 zaplanowano otwarcie międzynarodowych regat wioślarskich Odra River Cup 2017. Przez 6 kolejnych godzin trwać będzie wielki piknik rodzinny. Przygotowano bardzo dużo atrakcji, szczególnie dla najmłodszego pokolenia. Wśród nich będą pokazy kół naukowych, warsztaty dla najmłodszych, stanowisko informacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia, gry i zabawy dla dzieci, dmuchańce, konkursy z nagrodami, wreszcie darmowe rejsy tramwajem wodnym po Odrze, czy barbecue, pokazy dog frisbee w wykonaniu border collie. Zabawa na lądzie będzie równie ważna jak ta na wodzie. Od 12.30 rozpoczną się eliminacje ósemek wioślarskich, chwilę później pokazy na scenie. Od 13.30 zaczną się wyścigi finałowe ósemek i smoczych łodzi. Na 16.15 zaplanowano wyścigi finałowe A i B w obu konkurencjach. O 17.00 już dekoracja załóg. Przerwa na występy, później od 18.30 koncert zespołu Big Up. Im bliżej zmierzchu, tym emocje będą rosły. Nasz Oxford i Cambridge, czyli godzina 19.30 i tradycyjny wyścig Politechniki Wrocławskiej kontra Uniwersytetu Wrocławskiego. Gwiazdą wieczoru, muzyczną gwiazdą będzie Grubson, który rozpocznie swoje granie z zespołem około 20. Na 21.45 zaplanowano pokaz sztucznych ogni. Właśnie nim całe wydarzenie się zakończy. Będzie się działo, zapraszamy na nabrzeże Wrocławskiej Politechniki. To będzie piękna sobota.
Kolejna okazja, by na sportowo spędzić czas, co tylko może cieszyć wszystkich uczestników rywalizacji. Cykl letnich turniejów tenisa Spartan Cup składa się z 4 eliminacji. Pierwsze odbyły się 13 maja i cieszyły dużym powodzeniem. Nas cieszy, że wystartowali ludzie w różnym wieku i że pokazali bardzo ciekawy tenis. Teraz sobotni start, później w planie do rozegrania jeszcze 2 turnieje 1 lipca i 9 września oraz wielki finał Masters, który zaplanowano na 16 września. Czerwcowy turniej ma charakter ogólnopolski, a organizatorzy spodziewają się udziału kilku 10 zawodników i zawodniczek z całego kraju. Zawody są amatorskie, a to oznacza, że swoich sił może spróbować każdy. Warto dodać, że w Spartan Cup mogą brać wyłącznie udział zawodnicy z minimum 10-letnią przerwą w startach w zawodach Polskiego Związku Tenisowego. Wpisowe wynosi 60 zł, a w pakiecie otrzymamy wodę, izotonik oraz upominek. Zawodnicy będą rywalizować w 2 kategoriach: Open mężczyzn i kobiet, a nagrody, czyli puchary, vouchery na korty i sprzęt tenisowy przewidziano dla najlepszej trójki. Zapisać się na turniej można drogą mailową lub telefoniczną, a zgłaszać się można do piątku, 2 czerwca do godziny 20 lub w przypadku wolnych miejsc także w dniu zawodów. W sobotę biuro będzie czynne od godziny 8, natomiast pierwsze mecze przewidziane są na 9. Zawody odbędą się we wrocławskim centrum treningowym Spartan przy ulicy Lubińskiej 53. Dzień na Odrze, dzień przy Odrze, już w sobotę kolejna edycja Odra River Cup. Piękne nabrzeże Politechniki będzie pękać w szwach. Czeka nas moc atrakcji związana z występami wioślarzy, ale też mnóstwo wydarzeń pozasportowych. Wszystko rozpocznie się w samo południe. Przez 6 kolejnych godzin trwać będzie wielki piknik rodzinny. O 12.30 eliminacje ósemek wioślarskich, chwilę później pokazy na scenie. Od 13.30 początek wyścigów finałowych ósemek i smoczych łodzi. Na 16.15 zaplanowano finały A i B w obu konkurencjach. O 17.00 dekoracja załóg. Przerwa na występy. Na 19.30 zaplanowano tradycyjny wyścig Politechniki z Uniwersytetem. A gwiazdą wieczoru, muzyczną gwiazdą, będzie Grupson, który rozpocznie swoje granie z zespołem o godzinie 20.00. 3 czerwca na Stadionie Olimpijskim odbędą się 7 Mistrzostwa Wrocławia w Nordic Walking o Puchar Prezydenta. W programie przewidziano 4 konkurencje, zarówno dla tych mniej, jak i bardziej zaawansowanych. Być może zawody będą się cieszyć rekordowym zainteresowaniem. Szykuje się około 500 zawodników. Otwarcie wydarzenia o 9.00. Oprócz tego zaplanowano inne atrakcje, m.in. targi sprzętu czy możliwość uzyskania porad od trenerów. Także w sobotę 3 czerwca odbędą się 2 zawody letnich turniejów tenisa Spartan Cup. Podobnie jak przed miesiącem, amatorzy tenisa ziemnego spotkają się na kortach przy Lubińskiej na Szczepinie. Później w planie do rozegrania jeszcze 2 turnieje, 1 lipca i 9 września oraz wielki finał Masters zaplanowany na 16 września. Czerwcowy turniej ma charakter ogólnopolski, a organizatorzy spodziewają się udziału kilkudziesięciu zawodników i zawodniczek z całego kraju. W sobotę biuro zawodów będzie czynne od godziny 8, natomiast pierwsze mecze przewidziano na 9. Finał Polskiej Ligi Lacrosse zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem mamy zaproszenie na otwarty trening, na którym wrocławskie Kosy rozegrają mecz sparingowy z mix-upem ligowych polskich drużyn lacrosse. Na murawie zobaczymy m.in. zawodników z takich klubów jak Grom Warszawa, Legion Katowice czy Poznań Huzars. Mecz w sobotę od 13 na nowym Stadionie Olimpijskim. Zapraszamy także do Parku Południowego w weekend na zawody latających psów Memoriał Melisy Hitter, kwalifikacje Mistrzostw Świata. Sportowych emocji dostarczą nam konkurencje, w których pary człowiek-pies zaprezentują wielość i wszechstronność swoich talentów. Impreza odbędzie się w aż 6 konkurencjach. Dodatkowo bezpłatne porady dietetyka, behawiorysty oraz weterynarza, sklep z produktami dla psów oraz pokazy. Wszystko rozpocznie się w sobotę i niedzielę od godziny 8 rano, a wydarzenie do samego wieczora. Na co dzień walczą z ciężką chorobą, w ten jeden dzień o sportowe trofea. 10. Dolnośląskie Onkoigrzyska Dzieci i Młodzieży już w sobotę, 3 czerwca. Turniejowi przyświeca cel przełamania stereotypowego myślenia o zbędności lub nawet szkodliwości stosowania wysiłku fizycznego w leczeniu, rehabilitacji i rekreacji osób cierpiących na schorzenia nowotworowe. Dolnośląskie Onkoigrzyska Dzieci i Młodzieży to nie tylko sportowa rywalizacja, ale jak udowodniły poprzednie edycje, to przede wszystkim świetna zabawa zarówno dla naszych młodych zawodników, jak i dla kibiców jednych i drugich z każdym rokiem przebywa. Początek w sobotę o 10.00.